KFD Cytrulina. I pompuje, i smakuje, a przy tym mało kosztuje. Pyk! No, królowa ty moja. O! Och, najlepszy mój odcinek. Mama! Dobra! Nie ma co podnosić, za lekkie. Mam zakładany pas przez mistrza. Agresja, agresja na nogę. No. Moja droga. Nie! Góra, 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 góra jest! Brawo! Prezentko! Oklaski się należą! Ja nie lubię show. Troszkę. Ja, ciebie tu nie znają. No. Ja lubię skromnie. Witam was dzisiaj z gdyńskiego Zdrofitu, ze mną dwie legendy. Jola, jedna z najlepszych benchpresserek w Polsce, i pan Jan, którego już doskonale znacie. Razem mają 128 lat, więc nie mało. Także będzie dzisiaj się na pewno dużo działo. Jan, legenda, dla mnie to zaszczyt. 74 lata. U ciebie? 74, a ja 54, więc no. Idealnie się zgadza. Dalej 49, 69. O, dziewiątki szczęśliwe. Także witamy wszystkich fanów sportów siłowych i zapraszamy do treningu. Oczywiście każdy na swojej siłowni, a jak ktoś chce, niech przyjeżdża do Gdyni. 49? A wiesz co, to jest po prostu naprawdę szok. Szok. Ja sam się sobie dziwię. Musi być, jak to się mówi, natchnienie. Nie ma natchnienia, nie ma rymowanki, panie. Ściągamy, żeby od 70 zaczynać chyba, nie? Tak. Poczekasz chwilę. Dłuchaj. To teraz... Czekaj, tak, wachlarzem, wachlarzem, daj. O. Dobra. Na mokro nie da się. Nie da się. To ty no. Zaczynasz. Tak, ja zaczynam. To będziemy lecieć jak od ja najstarszego. Powiedzenie jakie jest? Wola psychiki daje wyniki. Proste. Technika przeciw brutalnej sile. O, super. No. Elegancko. Twoje sumo jest bardzo dobre. Kolejka. Pierwsza, druga. Trzeci. Nie no, od najstarszego przecież. Stary to na końcu, zanim dojdzie, to wiesz, czas. To ja mam znowu robić teraz? Nie, ona. Ja? Tak. Byłaś pierwsza, robiłaś. No jak, dwa. Ostatnio byłam. Na pierwszeństwo? Pierwsza podniosła 70. Nie podniosła. Jak bo nie magnezję przecież brała, to pan był pierwszy. Tak? No nie tak. Podniosł? Nie, to ty byłeś pierwszy. No i idź tu pierwszy. Dobra, super sprawa, pomylona, nie podnosimy. Nie. Dla mnie za lekkie. Ja się męczę tym. To jest takie lekkie, że pani piórko. A jest był taki fajny film. Gdynia, Grabówek, rozumiesz, promień kino, tytuł filmu Fifi piórko. Pyk. No, królowa ty moja. No proszę. No jeszcze mnie palce nie bolą, ale zaraz... Nie będą boleć, no, pani, przyzwyczają ja się. Trzymasz lekko i to się samo zaciska, no, i wtedy nie boli. No i właśnie problem polega na tym, że się zaciska przy tym palcu. Jak boli. Się nie zaciśnie, to się wysunie. To się wyśliźnie, no ale no. Życie... Z Jolą trenuje się najlepiej na świecie. Super, po prostu zawodniczka jest, wiadomo, doświadczona, ale umie technicznie wszystko zrobić. A to jest ważne. Proszę. 100 kilo. Pan to tak szybko podniósł, że nawet lokautu nie było widać. Ledwo mrugnęłam i co? No widzisz, Hania robi już prawie że dobrze. Ale nie idealnie, ale już jest dobrze. Czego mi brakuje, panie Janie? Już tu z dołu trzeba po piszczel jechać. No ale ja nie chcę sobie nóżek. A ja pojechać. Wiem, bo ty nie masz tych, a ja ci dam. Mam. Nie, ja nie chcę. Ale takie ładne, miękkie. Panie Janie, ja lubię ból.
Super, no to zrobisz rany teraz wojenne. Bez bólu. Bez bólu ładnie zrobisz większy ciężar. Nie wiem. To jest 120, 130, żeby to było podniesione, a nie tak. Magnezja jest? Dobrze. Nie, przechwytem to Pani ci nie ucieknie. Od pożyczania pasa się zaczyna, a potem jeszcze buty. Cała garderoba. No właśnie, gdzie ty za wysokie buty masz? Broda do góry. Odjedź, dojedź i góra. Na siebie. Opuść. Ja bada badu. Super było, tylko widzisz, ty podniosłaś z martwego. To jest tak. I tu. Zamiast odjadł i sama siła. A jak ty patrz, dojedziesz, to jest tak jakby rozpęd. I wtedy jest łatwiej. Mogłabym spróbować 140. Ale to ja bym się cieszył, jak poniesiesz 4 dychy, to już bez treningu, bez wielkiego przygotowania, to jest super. No, no to jest super. Ładujemy. Ja pasuję. Ja jutro mam swoje ciągi, więc tak, mogę się też zajechać. To zakładamy tyle co nic. Pyk, odjeżdżamy, dojeżdżamy do tych. I ciach, 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 ciach. Było? Elegancko. To teraz ja twoja kolega. O. Co? Druga. Mam zakładany pas przez mistrza Polski i Ameryki. I Ameryki, kurczę. Można było tak kiedyś pomarzyć. I teraz cała siła po nodze. Raz, dwa, trzy. Po nodze, po nodze! Opuść. No mówię. No. Kurde, mam zapas. No właśnie, wyglądało lekko. Troszkę, ja silna jestem. Troszkę odjechało, ale jest jeszcze rezerwa. Ja miałaś najwięcej. 145. No to ja to... Teraz ważę o... Trochę więcej. Ale to się nie liczy, waga tam. Waga, to sadełko nie dźwiga. Ten, to martwe ciągi, to kurczę robiłam już bardzo dawno. Tak czasem na siłowni sobie robię, ale to robię raczej na tyłek. Jakieś tam ciężary, ale tego, takie ciężary to nie dźwigałam. Tak aż. To było 100... 30. 130. To jest 130? Nie, to 140, przepraszam. No, otóż to. Ja pierdzielę, 140? No, pójdziemy 4-5. Ale wtedy podniesiesz. Wow. No, nie ma au, jest dobrze. Coś tam podniesiemy. Dobra, nie ma co podnosić, za lekkie było. Jola, jakby powiedzieć, bez przygotowania robi takie rzeczy, jakby się przygotowała specjalnie na ostatnie ten zawody przez 3 miesiące mocnego treningu. Ona mówi tam, gdzieś za pół roku robiła sobie martwy ciąg. No i proszę, to znaczy, że to jest talent, ale talent musi być poparty pracą. Myśl tym, że po nocy. Jak idzie po nocy, to twoje, a jak nie idzie po nocy, to nie twoje. Mhm. Bo jak się odjedzie, to ona nie waży 145, tylko 155. Aha, no, no i tu jest ten, no to tak jak ja mówił. Na Berlin przez Poznań, nie przez Moskwę. Trzymaj plecy. Tak? Tak, broda do góry. Raz, agresja. Dwa, trzy. Agresja, agresja na nogę. No. Moja droga. No, z zapasem. Ale ona to umie zrobić teraz. No. Ja wam jeszcze tam dołożyłam. No. Nie, wystarczy. Może wystarczy. Ale super, naprawdę. Tak, boksery. Dwóch silnych, jak nie wiem. A kto lepiej wygra na rynku? No. Ten, co umie lepiej zrobić. Lepiej walczyć. No. Lewy, prawy, sierpowy i te inne sprawy ma opanowane. A tutaj technika. Super. To trzeba myśleć tak. Nogi, nogi, a tu nie ciągniemy plecami. Nogi, nogi, a tu wciskamy biodra. Dzisiaj zrobiłam 145. Jestem bardzo zadowolona, ale no
dzięki tutaj Jan dał trochę instrukcji i powiem wam, że jestem pod wrażeniem sama siebie, że to zrobiłam. Powiem wam, że taka radość, kurczę, brakuje mi takiej osoby. Jesteś podbudowana, dlatego że była technika, to co ja mówiłem, umiesz to, wiesz, zrobić teraz technicznie, nie tylko chamska siła, tylko technika przeciw brutalnej sile i to mi się podoba. I powiem wam, że myślę, że chciałabym jeszcze się spotkać z Janem na treningu, skazane, bo wtedy muszę zrobić ze 160. 150, no właśnie. 160. Właśnie 160, będę super zadowolona, tak. No przyjdziesz za 2 miesiące i 160. Dobrze. Ale to tak, znaczy raz w tygodniu trzeba ciągi robić, ale nie na 100%. Na przykład na 3 powtórzenia. Dobrze. O, będę tak robić, no, także następnym razem będzie 160. 230 mega. Mamy. Dawaj! Nie! Góra, jest! Brawo! Prezentko! Oklaski się należą! Oklaski się należą! Nie lubię tutaj show. A co? Ja nie lubię show. Troszkę. Ciebie tu nie znają. No. Ja lubię skromnie. Było naprawdę świetnie. Bardzo się cieszę, że przyjechałam do Gdyni, że mogłam potrenować z takimi ludźmi. Uwielbiam po prostu ludzi z pasją, którzy wiedzą po prostu, co to jest miłość do sztangi. To jest po prostu taka energia, powiem wam, że och, najlepszy mój odcinek. Super. No.